chcesz różowego pączka? To naprawdę łatwe do zrobienia. Nasi kucharze zrobią to w kilka sekund, obiecuję. Brian, powinieneś robić pączka, a nie iść Nutellę. Pospieszcie się i zaczynajcie, zanim mała Kate znowu zacznie płakać. Co tam trzeba zrobić? Pączka? Prościzna. Zaraz zrobię jej mój popisowy pączek z Oreo. Muszę tylko pokruszyć ciastka na pył. Pomoże mi w tym młot pneumatyczny. Zaraz zmiażdżę wszystko na okruchy. Och, ciężko zapanować nad tym urządzeniem. No i gotowe. A kto to? Przepraszam, panie budowniczy, to chyba twoje. Witam, piękne panie. Teraz wsypujemy wszystko do miski i wlewamy tam Nutellę. Następnie będę potrzebował kolejnego fajnego narzędzia. Mojego palca. Wszystko mieszamy. Wspaniale. To jest takie pyszne. Babciu, chcesz spróbować? Ej, nie trzeba było. Jeszcze nie polizałem. A teraz wlewamy wszystko do maszyny do pączków. Myślę, że będą niewiarygodnie pyszne. No, troszkę nasypiłem. Zdarza się. No dalej, wytrzyj to wszystko. No już, już, już. A w międzyczasie zrobię moje pączki. Mój opiekacz już się nagrzał, więc wlewamy ciasto. Szefowo, a co tam u ciebie? A ja mam piękne i pyszne pączki, tylko spójrzcie, jakie są puszyste i apetyczne. Ale to jeszcze nie wszystko. Muszę je udekorować złotymi piankami marshmallow. To będzie niewiarygodnie pyszne. A tak pączki wyglądają jeszcze bardziej apetycznie. Ale to nadal nie wszystko. Z wierzchu zdobię moje kanapki z pączków złotem. Podoba wam się? A ty co masz, babciu? Moje pączki też są gotowe. Zaraz pokażę moje piękności. Nie trzeba do nich niczego dodawać. Wystarczy cukier, puder i mamy to. A co tak śmierdzi? Brian, coś nam się pali. O kurczę, moje pączki się troszkę podpiekły. Są takie czarne, bo są spalone, czy dlatego, że są zrobione z Oreo? Dobra, dodam trochę kremu z pianek i poleję je syropem truskawkowym, żeby nie śmierdziały spalenizną. A teraz dodam moje ulubione czekoladowe cukierki Maltesers. Siostra za nimi szaleje. No dobra, Kate, pączki na ciebie czekają. Co by tu wybrać? O tak, chcę te. Uj, a co ja mam w ustach? Blech, za dużo złota. Nie lubię czegoś takiego. Co jeszcze jest? O, jakie słodkie pączki. Bardzo mi smakują. A co tu jest? Wow, te pączki wyglądają tak apetycznie. To także moje ulubione słodycze. To jest takie dobre. Rewelka. A jak smakuje? Wyśmienicie. Przyznaję zwycięstwo mojemu bratu. O tak, udało mi się. Zrobiłem najlepsze pączki. Chcę gofry. Moja wnuczka chce pyszne gofry. To bułka z masłem. Zacznijmy od ciasta. Troszkę mąki i jajek. A teraz troszkę masła. Kładziemy je do miski. Ups, gdzieś odleciało. Dziękuję, szefowo. A teraz troszkę cukru. I mleka. O, jakie smaczne mleczko. A teraz wszystko mieszamy. Hop, hop, hop. No, nieźle mi to idzie. Babciu, chlapiesz, przestań. A ja potrzebuję skittlesów. Będę miała niesamowite gofry ze skittlesami. To będzie pyszne. Nieźle to wymyśliłaś, szefowo. A co ja mam zrobić? W ogóle nie wiem, jak zrobić gofry. Gdzieś tu miałem w plecaku troszkę makaronu. To nie to? O, mamy! Mój pyszny makaron Pringles. Zaraz zrobię z niego gofra. Wystarczy włożyć go do gofrownicy i gotowe! Dodam troszkę keczupu. Myślę, że ta błyszka rozśmieszy Kate. Mam wszystko gotowe! Moje gofry też są gotowe. Wyciągam i układam jeden na drugim. Dodam troszkę syropu klonowego. No, jak pysznie to wygląda. A ja potrzebuję syropu truskawkowego. Wleję troszkę do szklanki w kształcie serca. A oto mój gofr zrobiony ze skittlesów. Wstawiamy do szklanki. Gotowe. Kate, możesz próbować. Wow, ile tu pyszności! A to wygląda niesamowicie. Muszę szybko spróbować. Wow, jakie pyszne! A co tu jest? Mój ulubiony syrop truskawkowy.
Super! A co my tu mamy? Te gofry na pewno przygotowała babcia. Nie pierwszy raz będę je jadła. Bardzo dobre. Och, już jestem pełna. Ale wciąż mam gofry mojego brata do spróbowania. Nie są takie słodkie. To makaron. Super! I z ketchupem są bardzo smaczne. Objadłam się. Niedobrze mi. Wygrywa szefowa. Wiedziałam, że wygram. Moje gofry są najlepsze. Teraz chcę płynnego cukierka z coli. Nie mogę się doczekać waszych niesamowitych dań. Najłatwiejsza rzecz na świecie. Zaraz przygotuję coś odlotowego. Potrzebuję pustej butelki po coli. Och, udało się. Przepraszam. Teraz musimy napełnić butelkę syropem kukurydzianym. Potrzebujemy go bardzo dużo. Wspaniale. A teraz troszkę cukierków Snertz. Rozumiesz, babciu? Ha, super. A teraz? Oj, coś poszło nie tak. Ej, puszczaj. Aj. Nic mi nie jest. Trochę się potłukłem, ale udało mi się wymieszać cukierka. A teraz musimy to wszystko zamrozić. Nie boimy się zamrażać na amen, żeby cukierek był niesamowicie pyszny. Babciu, fajne, co? Nie, te wasze cukierki są wszystkie szkodliwe. Lepiej zrobię je z miodu zamiast coli. Będą o wiele zdrowsze. Szefowo, a ty co zamierzasz zrobić? Padłam na genialny pomysł. Ten przepis na pewno zasmakuje naszej dziewczynce. Wystarczy wlać kolę na patelnię, dodać sporo żelków o smaku Coca-Coli, no i wymieszać. Mój cukierek już jest gotowy. Jejejejej, jakie zimne! Ręce mi całe zamarzły. A ja właśnie będę potrzebowała miski z lodem. Muszę tu wlać troszkę ciekłego azotu. To zdecydowanie wzmocni działanie lodu i będę w stanie zamrozić mojego cukierka znacznie szybciej. Cudownie. Teraz wlewamy zawartość patelni do butelki i możemy włożyć to wszystko do miski z lodem. Tylko spójrzcie, co robi chemia. Butelka natychmiast zamarzła. Babciu, nie dotykaj. Chcesz, żeby twoja ręka zamieniła się w lód? Próbuj, Kate. Wow, to wygląda nawet lepiej niż sobie wyobrażałam. Spróbuję cukierka z butelki w kształcie misia. Wygląda słodko. Ojej, to miód. No taki sobie. A co my tu mamy? O rany, jakie zimne, 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 zimne. Dobra, muszę coś wymyślić. Tak lepiej. Tylko jak mam wyciągnąć stamtąd cukierka? No dalej, wyłaź. Udało się. Pyszny. A co zrobił brat? Wygląda fajnie. Wow, ale ekstra. Bardzo smakuje mi ten cukierek. Braciszku, wygrałeś. Hurra, wiedziałem, że jestem najlepszy. A teraz chcę jajka. Tylko zróbcie mi coś naprawdę pysznego. Szefowo, zdecydowanie powinnaś sobie poradzić. Dla babci to też nic trudnego. A braciszek coś wymyśli. Zaczynajcie. Zaraz, zaraz, muszę wlać troszkę oleju. Ej, no wylewaj się. No dalej. Ups, przepraszam. Babciu, to bolało. Dobra, teraz rozbijamy dwa jajka. Przepraszam, babciu, po prostu dałem się ponieść gotowaniu. No nieźle mi to wychodzi. Muszę natychmiast zrobić coś jadalnego, bo po jajkach od Briana można trafić do szpitala. Patrz, jak to się robi. Jak tak można? Wszystko się spaliło. Zaraz to naprawimy. Zrobię jajka z płynnego kremu marshmallow i brzoskwini. Aha. No i co, czy to przypomina jajka? Myślę, że tak. Moje jajka też już są gotowe. Wspaniale, trzeba dodać troszkę świeżych warzyw i ziół. Wasze jajka wyglądają zbyt prymitywnie. Zaraz wam pokażę, jak zrobić jajka takie jak w restauracji. Nie będą w klasycznym kształcie, ale w kształcie... Ej, gdzie moja foremka? Brian, to mój smok. Okej, wlewamy czarną masę i smażymy. Teraz robimy oczy i ogień. Ten smok jest taki słodki. Kate go pokocha. Dodam więcej szczegółów. Polanę, gdzie będzie mieszkał smok. Nie musicie nic mówić. Wiem, że moje danie jest idealne. A co powie Kate? Wow, tyle tu pysznych rzeczy. Kusi mnie, żeby spróbować tego smoka. O rany, jaki fajny. Bardzo dobry. A co my tu mamy? Pomidorki. Uwielbiam je. Pyszka. A jajka?
No, zwykłe jajka. A co tu jest? To przecież brzoskwinia. Fajny pomysł. Żółtko z brzoskwini. A to co? Aha. Krem z pianek. Super. Zwycięża, braciszek. Gratuluję. Po raz kolejny wygrałem. Mam prawdziwego farta. No co czekacie? Jestem głodna. Czekamy na twoje instrukcje. Chcę, żebyście w pierwszej rundzie zrobili dla mnie makaron. Makaron? Dobrze. Zrobi się. Babciu, obudź się. Wnuczka chce makaron. Makaron? Łatwizna. Wiele razy robiłam dla niej spaghetti, więc nie ma w tym nic trudnego. Wszystko według tradycyjnego przepisu. A psik! Przepraszam, to przez mąkę. Nie szkodzi. Jeszcze raz przepraszam. Chcę zrobić własne spaghetti. Po mące do gry wejdą jajka. Mogę nimi nawet żonglować. Oj, oj, stop! Jeszcze raz przepraszam. Zawsze myślałam, że jestem całkiem dobrym żonglerem. Skoro ciasto jest gotowe, to można je podzielić na małe kulki i pokolorować każdą z nich na inny kolor. Następnie za pomocą specjalnej maszyny tnę ciasto na cienkie paseczki. Aby to zrobić, wystarczy przepuścić ciasto przez to urządzenie. Myślę, że wychodzi naprawdę fajnie. A co najważniejsze, oryginalnie. Wszyscy będą mieli zwykły makaron, a ja będę miała spaghetti w kształcie kwiatków. Babciu, jak twoje postępy? Świetnie, wnuczka zawsze uwielbiała zwykłe spaghetti z ketchupem, więc właśnie takie jej zaserwuję. Wednesday, a co u ciebie? Rączka, potrzebuję twojej pomocy. Nie chcę, żeby mój makaron wyglądał zbyt banalnie. Dla mnie jest zbyt jasny. Jeśli dodam troszkę czarnego barwnika, to będzie idealnie. Dodam też ketchup, będzie przypominał krew. Dorzucę też kilka żelkowych oczu, żeby dopełnić kompozycję. Czy jesteś gotowa, żeby spróbować dania i wytypować zwycięzcę? Nawet nie wiem, od czego zacząć. Myślę, że najpierw spróbuję klasyczny makaron mojej babci. Uwielbiam go, odkąd byłam dzieckiem. Myślę, że tym razem nie będzie inaczej. Tak, pyszny i prosty. Następny w kolejności jest makaron Enid. Wyszedł oczywiście nierealnie piękny i bardzo uroczy. To prawdziwe dzieło sztuki. Aż szkoda to jeść. Enid dorzuciła jeszcze dodatkowy makaron. Wygląda jak kły wampira. Boicie się? Ten makaron jest nieugotowany i suchy. No nie ma opcji, żeby go zjeść. Zostało tylko danie od Wednesday. Podane tak dobrze jak u Enid, tylko w stylu Wednesday. Pierwszą rzeczą, której chcę spróbować, jest oko. To żelek! Uwielbiam takie! Wednesday, skąd wiedziałaś, że żelki tak dobrze pasują do makaronu? To jest po prostu niewiarygodnie pyszne. Taki makaron zjem do końca i nie zostawię nawet kropelki sosu na talerzyku. Myślę, że zwycięzca jest oczywisty. Najlepszy makaron zrobiła Wednesday. Jak to? Ja też się starałam. Wednesday, uspokój się. Przestań straszyć staruszkę. Kochanie, czy jesteś już gotowa dać nam nowe zadanie? Tak, chcę koktajl. Możecie go zrobić? Oczywiście, będzie w najlepszym wydaniu. Dla ciebie, wnuczka, wszystko. Wiem, jak robić koktajle. Ale teraz zrobię taki, którego nigdy w życiu nie zapomnisz. Podstawą tego koktajlu będzie zwykły Sprite. Należy go przelać do szklanki o tym niesamowitym kształcie. Teraz trzeba dodać do środka sekretny składnik, który nada Sprite'owi kolor, którego potrzebuje. Zielony. Rączka, biegnij do Enid i przynieś mi bitą śmietanę. Co to za diabelska ręka? Precz stąd! Babciu, nie obrażaj mojego pomocnika. Rączka robi tylko to, co mu każe. Potrzebuje śmietany, żeby polać nią koktajl. Na wierzchu położę żelkowe oczy. Przyznam, że żelkowe oczy to mój ulubiony przysmak. Wyglądają fajnie i są nierealnie pyszne. Odrobina czerwonego syropu też nie zaszkodzi. No co ja czekam? Czas, żeby mi ja zaczęła robić koktajl. Zacznę od żelków. Najpierw trzeba je podzielić na grupy według kolorów. Gotowe. Teraz musimy ułożyć je warstwami w wysokiej szklance. Tylko spójrzcie, jak pięknie to wygląda. Za pomocą suszarki do włosów należy roztopić żelki, aby zamieniły się w jednorodną masę. Ostatnim krokiem jest bita śmietana. Zawsze nadaje napojom bardziej reprezentacyjny wygląd. I tęczowy żelek do zdoby. Cudownie! Dziewczyny, zrobiłyście piękne i pyszne koktajle. Tylko w ogóle nie pomyślałyście o zdrowiu mojej wnuczki. Ja zrobię koktajl, który będzie przede wszystkim zdrowy. Będzie się składał z różnych warzyw, które wrzucę do tego blendera.
Im więcej wejdzie, tym lepiej. Pozostało tylko wszystko porządnie zmielić. Gotowe. Jak pachnie. Ohyda. Jeszcze jaka. Och, dajcie spokój. Wnuczka doceni moją troskę o jej zdrowie. Czas wybrać zwycięzcę, kochana. Wszystkie koktajle wyglądają całkiem nieźle. Koktajl babci wygląda najbardziej zwyczajnie, więc od niego zaczniemy. Fuu, jaka paskudna gałązka. Mam nadzieję, że sam koktajl mi się spodoba. Ohyda, ohyda, babciu, tego nie da się pić. Następny jest koktajl od Enid. Wygląda o wiele smaczniej. Uwielbiam bitą śmietanę i jest jej tak dużo. Tego koktajlu nie da rady pić, trzeba go jeść łyżką. W końcu nie można przegapić ani grama pysznej bitej śmietany. Śmietana się skończyła, można wyciągać słomkę. Dziwne, dlaczego koktajl jest taki gęsty? Nie da rady go pić. Jak mogę przyznać zwycięstwo koktajlowi, którego nawet nie spróbowałam? Nie ma mowy, to zdecydowanie porażka. Wednesday, cała nadzieja w tobie, będę od razu próbować. No wreszcie coś pysznego. Mogłabym pić ten koktajl regularnie, bo naprawdę jest super. Nie mogę się oderwać. Palce lizać. No i kto jest zwycięzcą? To oczywiste, Wednesday przygotowała najlepszy koktajl. Wnuczko, jakie zadanie czeka nas w tej rundzie? Babciu, to bardzo proste. Zróbcie dla mnie sałatkę. Chcę coś lekkiego. Sałatka to sałatka. Już się robi. Chwilka i będzie gotowe. Zrobi się. Mam tu akurat kilka świeżych liści sałaty. Niech to będzie podstawa sałatki. Potem będzie ser i sucharki. Nawet ja znam przepis na tę waszą sałatkę, Cezar. Nie możemy zapomnieć o soczystych pomidorkach koktajlowych. Będą ozdobą sałatki. Mam już wszystko gotowe. Świetnie, a ja wymyśliłam, jak sprawić, by sałatka była nie tylko smaczna, ale i piękna. Wrócę do motywu kwiatowego i zrobię małe, ale bardzo ładne kwiatuszki z warzyw. Mam też odpowiednie foremki. Myślę, że to świetny pomysł, ponieważ wygląda jak prawdziwy bukiet. A to pyszna sałatka. Jakie kwiaty, to jest nudne. Sałatce brakuje czegoś ciemnego. Na przykład kilku listków bazylii. Zakochałam się w tej czaszce, więc ona też trafi na talerz. To na niej ułożę pozostałe składniki, ser i szynkę. Teraz musimy polać całość keczupem i wstawić oczy. Czaszka zaczyna wyglądać o wiele ciekawiej. To okropne. Gdybym zobaczyła taką w nocy, to padłabym ze strachu. Ale to nie ja decyduję, a moja wnuczka. Hurra! Wreszcie jakieś dobre jedzonko. Wednesday, co ty znowu przygotowałaś? To okropne. Nigdy nie widziałam bardziej paskudnej sałatki. Boję się jej nawet dotknąć, a co dopiero jeść. Zobaczymy, czym zaskoczy mnie babcia. Jej sałatka bardzo przypomina sałatkę Cezar. No, taką sałateczkę jestem gotowa jeść cały czas. Trudno się zatrzymać. Chcę jak najszybciej opróżnić talerz. To było naprawdę dobre i zdrowe. Będę teraz niesamowicie silna. Spróbuję jeszcze kwiatków Enid. Fuu, niedobre. To same warzywa. Sałatka babci wygrywa. Babciu, spokojnie. Zaraz dostaniemy nowe zadanie. Chcę pączka na deser. Będzie pączek. Ja też takie lubię, więc dam radę je przygotować. Wyobrażam sobie, jak beznadziejne będą wasze pączki. Niby dlaczego? Najważniejsze, żeby były pyszne. Przecież nie będą patrzeć na te pączki, tylko je jeść. A ja znowu zrobię coś kolorowego. A dokładniej, każdy z moich pączków będzie w innym kolorze. Ludzie zazwyczaj lubią takie rozwiązanie. Co to było? Trzymaj się ode mnie z daleka, nie odwracaj mojej uwagi od pieczenia. Moje pączki zaraz będą gotowe. Część pracy wykonana. Teraz czas na dekorowanie. Oczywiście nie może się obyć bez czerwonego syropu truskawkowego. Naprawdę wygląda jak krew. Ale to jeszcze nie wszystko. Zamierzam użyć białego lukru, aby narysować wzór pajęczyny. Zupełnie jakbym wyciągnęła te pączki z pajęczego gniazda. Rączka. Potrzebuję Nutelli. Idź po nią. Dobra robota. Bez ciebie nie zrobiłabym nietoperzy. Zobaczcie, jakie to jest fajne.
głowy to on nie potrzebuje. Wyszły mi oryginalne i niesamowite pączki. To ciekawe. A ja nie chcę za bardzo dekorować pączków. Aby nadać im ciekawszy smak, posypię je cukrem pudrem. Wszyscy go uwielbiają. Więc moja wnuczka też będzie zadowolona. Moje kolorowe pączki też są gotowe. Są takie ładne. Można nawet zrobić sobie z nimi zdjęcie. Jakie to fajne. Ale to nie wszystko. Kolorowa posypka będzie idealna do takich pączków. Trzeba ją tylko otworzyć. No dalej. Oj. Teraz mam posypkę na całym języku. Ale nie szkodzi. Nadszedł czas, aby wybrać zwycięzcę. Ale super! Wednesday znowu zrobiła coś ciekawego. Nawet nietoperze wyglądają pysznie. Niezłe. Ale przyznam, że spodziewałam się więcej. Pączki mojej babci będą następne. Zanim je zjem, chcę złożyć je w małą wieżyczkę. Tak będzie o wiele łatwiej je jeść. Zwykłe pączki. Pyszne, ale nic specjalnego. Zobaczmy, czym poczęstuje mnie Enid. Jej pączki najbardziej przypominają te, które tak uwielbiam. To niewiarygodnie pyszne. Enid, to oczywiste. Twoje pączki są najlepsze. Oto wasze paczki, można je zabierać. Dziękujemy, panie dostawco. Zobaczmy, co włożyli do mojego pudełka. O, różowy mop, świetnie. Zdecydowanie będzie mi pasował do stylowego czyszczenia pajęczyn z mojego ulubionego domku. Co za ogromny pająk. Mam nadzieję, że nie osiwieje od takiego okropieństwa. O, nie! Jaki wielki pająk! Siedź tam teraz, ty potworze! Zaraz zamknę wszystkie pająki w tym odkurzaczowym więzieniu. A co mi włożyli do pudełka? O, gumowe rękawiczki. Świetnie, zaraz pozbędę się wszystkich śmieci z mojego przyszłego, wymarzonego domu. Precz z pajęczynami. Wspaniale. Yes! Wow, Kim. Tak, tak, wiem, że jestem wow. Ten różowy dywanik tak mi pasuje. Ale potrzebuję go do urządzania domu, więc uzbrajamy się w strzywacz i zaczynamy obszywać dom cudownie miękkim różowym dywanem. Uwielbiam ten kolor. Idealnie podkreśla mój różowy nowy styl. To serce będzie wyglądać niesamowicie na dachu domku. Wszyscy będą wiedzieć, że mieszka tu ślicznotka Kim. Teraz muszę trochę przyciąć włosy. Ale nie sobie, tylko na domku. Potrzebuję takiej samej pielęgnacji jak ja, aby być piękną przez cały czas. Mój dom jest gotowy. Co tam zrobiła Kim? Jakiś różowy kłębek wełny. Zaraz pokażę fajny projekt domu. I będę potrzebował do tego niebieskich Pringles. Wiedziałem, że kiedyś mi się przydadzą te puszki po chipsach, które zbierałem przez całe życie. Potrzebowałem ich właśnie na tę chwilę. A tu będą fajnie wyglądać moje ulubione niebieskie żelki. Ale to nie wszystko. Oreo! Uwielbiam te ciastka, więc przykleję je na dachu. Wow, świetnie to wygląda. I flaga! Gotowe! Auć, Mia, co ty tam robisz? Ja? Nadmuchuję balony. Będą idealnie pasować do mojego domku. Muszę nadmuchać wszystkie balony, żeby wystarczyło na cały domek. I ostatni. Uff, trochę się zmęczyłam. Widzę gwiazdki w moich oczach. O rany, Mia, jak się czujesz? Wszystko w porządku. Chcę jak najszybciej ozdobić mój domek. Dobra, zacznę od dołu i przejdę na samą górę. Te żółte baloniki przypominają mi długie kiełbaski. To tak zabawnie wygląda. A na górze dodam słoneczko. Wasze domy są takie kolorowe. Co będzie dalej? Banany są takie pyszne, ale potrzebuję ich więcej. Wykopię dziurę i włożę do niej skórkę po bananie. Świetnie. A teraz to wszystko podlejemy i czekamy. Wow! Jakie fajne bananowe drzewo wyhodowałam! A oto i moje ulubione banany! Okej, tu zdecydowanie będzie stał leżak, na którym będę odpoczywać. Zakrywam głowę, żeby nie dostać udaru i napiję się pysznego koktajlu. Cudownie! Oho, banany! Myślę, że moja sąsiadka nie będzie miała nic przeciwko, gdy kilka zjem. Cześć, Mia! Przyłapała mnie! Nie było mnie tu! Dobra, muszę wymyślić coś fajnego na moim podwórku. Wiem.
Mam samochód, ale nie mam gdzie nim jeździć. Zbuduję gigantyczną trasę wyścigową. Połączę tutaj i tutaj. Wow, ale super. Tutaj stawiam samochód i... BUM! Wow, jedzie tak szybko. To niesamowite. Uwielbiam samochody wyścigowe. Hej, Kim, chcesz się ze mną pobawić? Po co mi te dziecięce zabawki? Mam tu coś bardziej interesującego. Mam cały zestaw narzędzi i części mojej huśtawki. Muszę ją tylko złożyć. Zrobię to w mgnieniu oka. Mamy to. Moja różowa huśtawka jest gotowa. Posadzę w niej mojego jednorożca. Brakuje mi tu skrzynki pocztowej, inaczej jak będę dostawać wiadomości od fanów? O, ja też potrzebuję skrzynki pocztowej. Dostaję mnóstwo listów od przyjaciół z różnych krajów. Mam już nawet pomysł, jak ją pokoloruję. Zanurzamy kwiatek w farbie i odciskamy go na skrzynce pocztowej. Jak pięknie. Wow, super. Ja też mam świetny pomysł. Poznajcie się, to hipopotam Bob. Będzie pilnował mojej poczty. Dzień dobry wszystkim, jestem listonosz Sam. Przyniosłem wam waszą pocztę. Jaką masz słoneczną skrzynkę pocztową, panienko? Oto twój list. Dzień dobry, panie Den. Ja też przyniosłem ci list. Mam nadzieję, że z dobrymi wiadomościami. Ej, to boli. Nie przyniosę ci więcej poczty, zmień skrzynkę. A kto tu mieszka? O rany, jaka ślicznotka. Ja ten tego list. Oj. Przepraszam, nie chciałem tego zrobić. Co za wstyd. Oto twój list, piękna pani. Dziękuję bardzo. Muszę lecieć, do zobaczenia za tydzień. Coś mi się już znudziły te samochodziki. Wiem, mam do zrobienia całe wnętrze domu. Muszę szybko stworzyć pokój marzeń. Oj, ale tu pusto. Potrzebuję tu czegoś fajnego. Zacznę od ścian. Niebieska farba na ścianach będzie wyglądać idealnie. Pomalujmy tu wszystko. O rany, uwielbiam malować. Co tam dalej? No tak, dywan. Miękkie puzzle na pewno będą wyglądać spektakularnie w pokoju prawdziwego faceta. Super. A tutaj będzie ściana z moimi zabawkami. Oto i one. Jestem fajny i bawię się tylko fajnymi zabawkami. A niebieski człowieczek będzie to wszystko ochraniać. O, prawie zapomniałem o Hagiwagi. Kilka moich obrazków na ściany? No super. A z tym trzeba być ostrożnym. A to pudło będzie stało tutaj. Będzie idealne jako stolik. Już mam co na nim postawić. Domek dla mojego chomika. Poznajcie mojego małego chomika Pita. Będzie mieszkał ze mną. Pufa dla mnie i chyba wszystko gotowe. Ekstra. A teraz czas na relaks i zabawę z moim małym przyjacielem. On przynosi mi szczęście w moich grach. Mam prawdziwy pokój marzeń, jestem taki szczęśliwy. Tu jest niesamowicie fajnie. Też chcę urządzić swój pokój jak Den. Ale najpierw zrobię sobie paznokcie. Ten różowy mani doprowadzi wszystkich do szału. Dlaczego te ściany są tak okropnie białe? No to nie przejdzie. Pomaluję je szybko na różowo. To takie słodkie. Zaraz narysuję serduszka w całym pokoju. Wygląda tak uroczo, zupełnie jak ja. Idealnie. Malujemy. Co to za pusta podłoga? Do bani. Różowe dywany są teraz w modzie. Dodam jeszcze kilka serduszek i łańcuch świetlny. Wspaniale. Przesyłam wszystkim słodkiego buziaczka. A co ja tu mam? To różowa żyrafa z super długimi ramionami. O! Przykleję ją tutaj. A to mój autorski obraz. Ten stolik będzie tu świetnie wyglądał. Akurat nie mam gdzie położyć swoich rzeczy. A tutaj będzie uroczy stolik z lustrem, żebym mogła być ładna każdego dnia. Powinnam poprawić mój makijaż. Jestem oszałamiająca. Moje włosy są najdelikatniejsze, a dobre perfumy to klucz do sukcesu, więc nie oszczędzamy na tym dziewczyny. Cudownie, mój pokój jest gotowy. Jest najpiękniejszy ze wszystkich. Prawie zapomniałam przedstawić wam jeszcze jedną ślicznotkę w tym domu. To moja kotka Marta. Będzie tu ze mną mieszkać. Znalazłam nawet dla niej łóżeczko. Jest taka słodka. Te białe ściany mnie smucą. Muszę to naprawić i mam świetny pomysł.
Najpierw pomalujmy ściany na żółto, aby było jaśniej i bardziej pozytywnie. Wylewam farbę i rozprowadzam ją wałkiem. Uwielbiam malować ściany. Zaraz narysuję wam słońce. To ja wam wysyłam promienie dobroci i uśmiechu. Pięknie. A teraz musimy wszystko szybko zamalować. Idealny żółty kolor. Ale nie lubię siedzieć na podłodze. Muszę dodać coś miękkiego, jak piasek. Uwielbiam piasek z plaży. Jest taki miękki i ciepły. Super. A teraz powieszę kilka dekoracji na ścianach. Mam tu delikatny kwiatek. I fajną kaczkę. Kwa, kwa. A to mój stojak na różne różności. Prawie zapomniałam o moim najważniejszym przyjacielu, pluszowej kaczce. Usiądź i postawimy cię tutaj. Stolik będzie tu świetnie wyglądał. Potrzebuję też czegoś do siedzenia. To żółte nadmuchiwane koło będzie idealne. Tu jest tak fajnie. Aż mam ochotę zagrać na ukulele. Co wy na to? Później urządzę koncert, ale na razie powieszę je tutaj. Kwiaty na suficie będą idealne. I zdjęcie mojego ulubionego zwierzaka. Jest taki słodki. Kocham go. Przy okazji, gdzie jest Richie? Richie, chodź tutaj. Cześć, kolego. Pobawmy się. Lubisz się bawić, prawda? Śpiewaj, Richie. Masz dobre wyczucie rytmu. Napisz w komentarzach, który dom spodobał ci się najbardziej.